Tomasz Poręba, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, jestem bardzo rad, że dzisiaj tu na forum Parlamentu Europejskiego mogę przedstawić raport dotyczący zwiększenia dostępności komunikacyjnej Europy Środkowo-Wschodniej. Myślę, że wszyscy, jak tutaj na tej sali siedzimy, zgodzimy się, że jeżeli w ostatnich latach, nie ma wątpliwości, doszło do integracji na poziomie politycznym w Unii Europejskiej, to jednak ta integracja na poziomie transportowym wciąż wymaga bardzo dużo wysiłku i pozostawia bardzo dużo do życzenia. Ten raport traktuje właśnie o tym. Pozycjonuje, wskazuje najbardziej strategiczne połączenia transportowe, drogowe, kolejowe, lotnicze, które w najbliższych latach Unia Europejska i kraje członkowskie leżące na jej wschodniej flance powinny być budowane i w które powinny być inwestowane europejskie środki. Ale ktoś zada pytanie, jaka powinna być główna idea tego unijnego projektu? Jakie kierunki powinny być w sposób szczególny brane pod uwagę? Otóż w moim przekonaniu wschodnia flanka wymaga mocnego doinwestowania w transport w kierunkach z północy na południe. To jest strategiczny kierunek, na którym w sposób szczególny powinniśmy się koncentrować. Bo czymże jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej? Myślę, że każdy z Państwa wie, mówią o tym badania, mówią o tym różne analizy, raporty, że to wzrost konkurencyjności, że to napływ inwestycji zagranicznych, że to wzrost, drodzy Państwo, poczucia bezpieczeństwa, o czym bardzo często również w moich rozmowach wspominali komisarze Unii Europejskiej. Tak, poczucia bezpieczeństwa na wschodniej flance Unii Europejskiej, bo lepiej skomunikowana, dobrze zorganizowana sieć połączeń, dobrze skomunikowana wschodnia Europa to Europa bezpieczniejsza. Jakie najważniejsze szlaki komunikacyjne w moim sprawozdaniu pozwoliłem sobie przedstawić do inwestowania, w które powinniśmy inwestować w najbliższych latach? Bez wątpienia, drodzy Państwo, jest to szlak Rail Baltica i Via Baltica, łączący kraje bałtyckie przez Polskę z południem Europy, z południowym zachodem Europy. Na pewno Via Carpatia, projekt, za którym zarówno ja, jak i wielu moich kolegów, o który zabiegamy przez ostatnie lata. To projekt kluczowy dla mieszkańców wschodniej flanki Unii Europejskiej. Projekt, który ma szansę przyspieszyć jej rozwój. Projekt, który ma szansę dać poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom Europy Wschodniej, w tym Polski, w tym mojego regionu Podkarpacia. Mieszkańcy Rzeszowa, Niska, Stalowej Woli, Barwinka, Krosna czekają na tą drogę. Bez tej drogi wyrównanie szans rozwojowych nie będzie możliwe. Nie doszlusujemy, nie dołączymy do zachodniej Europy bez tej drogi, bez drogi Via Carpatia. Ale w moim raporcie wskazuję też ważne, istotne połączenia rzeczne. Udrożnienie połączeń między Łabą, Odrą i Dunajem, między Dunajem a Renem. Wskazuje istotne, ważne, potrzebne w przyszłości do inwestowania kierunki towarowe. Szlak bursztynowy, szlak jedenasty, który ma wszelkie możliwości usprawnić rozwój i polepszyć rozwój, wymianę handlową między Polską, Węgrami, Słowacją czy Słowenią. To są, drodzy Państwo, te zapisy, które w tym raporcie się znajdują i które, tak jak powiedziałem, mają strategiczny charakter i taki bardzo, ale to bardzo przemyślany format, uzgodniony w dużej części również zarówno między grupami politycznymi, jak i z Komisją Europejską. I na koniec, drodzy Państwo, chcę podziękować sprawozdawcom cieniom, sprawozdawcom, którzy z innych grup politycznych ze mną współpracowali nad tym raportem. Jestem bardzo z tej współpracy zadowolony. Myślę, że wspólnie osiągnęliśmy znakomity efekt w postaci tego raportu,
który, powtarzam, ma szansę być strategicznym dokumentem na przyszłość dla Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o rozwój transportu w jej wschodniej części. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu posłowi sprawozdawcy, jednocześnie wiceprzewodniczącemu Komisji Transportu i Turystyki naszego parlamentu. Przystępujemy do procedury catch day. Jako pierwszy pan poseł Andor Delip.